Witam państwa ponownie, to jest wieczór z telewizją w Polsce.pl, moją skromną osobą, a ze mną już na linii, drodzy państwo, Krzysztof Woźniak, Ator, słynny bloger, vloger właściwie, bo to wideo, charakterystyczne słuchaweczki, owa kanapa, widzimy już pana Atora w całej krasie i teraz mam nadzieję porozmawiać znowu o tym, co gorące, ciekawym pana opinii. Proponuję zacząć, jeżeli pan pozwoli, panie Krzysztofie, od sprawy jednak pana komentarzu do taśm prawdy, jak chcieli Tomasz Lis i Gazeta Wyborcza, czyli do sprawy tych nagrań dotyczących rzekomego interesu, który pan Kaczyński chciał tutaj w sposób wątpliwy, jak chce opozycja, wykonać. No i teraz pytanie do pana, jak pan zrecenzowałby te taśmy, jak pan je odebrał? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Bardzo serdecznie dziękuję za laurkę, jaką mi pan wystawił. Mam nadzieję, nie zawieść. Sprawa tych tak zwanych taśm prawdy, to się dopiero za chwilę okaże, czyje to są taśmy prawdy, bo moim zdaniem mieć takie nagrania, tyle godzin, co miała Gazeta Wyborcza, i tak naprawdę nie bardzo umieć cokolwiek z tym zrobić i z czegoś, co mogło być bombą, zrobić taki kapiszon, to jest taki trochę brak profesjonalizmu dziennikarskiego, moim zdaniem. No bo rzuca się tytuły, że na przykład nie chciał zapłacić i kazał, żeby sprawę skierowano do sądu. A później się okazuje, że no nie chciał zapłacić, bo nie było rachunków, czyli nie było podstawy prawnej do zapłacenia, i bardzo mocno szukał jakiejś podstawy prawnej, żeby móc zapłacić. No i jedną z podstaw, z tych podstaw prawnych jest wyrok sądu lub ewentualnie próba ugodowa, prawda? I nawet uczciwy człowiek się deklarował, że sam zezna, jak było, co w dzisiejszych czasach uczciwie we zeznanie przed sądem i powiedzenie, jak było, rzadka sprawa. Na pewno coś tam jest, prawda? Na pewno żaden polityk nie jest bez winy. Na pewno jakby dobrze tam podrążyć, to należałoby się zastanowić, czy to czasem już nie jest jakieś prowadzenie działalności gospodarczej, inne tego typu rzeczy, tam jakieś kwestie skarbowe w to wchodzą i tak dalej. No ale no jak... Na pewno fundacja ma prawo prowadzić działalność gospodarczą. No tutaj samo prowadzenie działalności gospodarczej, no czy może być tu zarzutem? No skoro fundacja, prawda, no to takie możliwości ona ma. Cel był pobożny, ale prawda? Rada no to jest to. Nie jest od prowadzenia bieżącej działalności. Poza tym tutaj w grę wchodziła spółka Srebrna, w której to pan Kaczyński nie figuruje, czyli tu ewentualnie jakieś kwestie związane z prowadzeniem działalności pod cudzą firmą. To jest rzeczy, które trzeba by bardzo, bardzo uważnie prześledzić i zbadać, i tego nie należy robić na podstawie jakichś tam wyciętych rozmów, nie wiadomo przez kogo i gdzie nagrywanych. Wiemy, co na tych taśmach jest, nie wiemy, co zostało wycięte, więc o takich skomplikowanych rzeczach na podstawie taśm moim zdaniem nie należy rozmawiać, więc... No, to prawda, ale z drugiej strony zastanówmy się, no gdyby coś jeszcze było takiego mocniejszego, coś, co by mogło powalić prezesa Kaczyńskiego, no to chyba już byśmy to słyszeli, widzieli, bo takie rzeczy się raczej na początku pokazuje, a tutaj zaczęliby od takich plew, mówiąc już kolokwialnie, żeby później coś zaproponować, to chyba nie jest racjonalne podejście do budowania napięcia, do tworzenia jakiejś afery. Na pewno nie jest to racjonalne, przy czym pytanie, czy nam wolno założyć, że dziennikarze Gazety Wyborczej działają w sposób racjonalny. To jest moim zdaniem ważne pytanie, zwłaszcza, że dzisiaj zdaje się były pokazane nowe taśmy, które tak naprawdę nie pokazały kompletnie nic nowego, czyli moim zdaniem, jeśli raz nie wyszło, to próba uderzania drugi raz tym samym jest kompletnie nieracjonalna. No tak. Nawet jest taka definicja obłędu, czyli powtarzanie ciągle tych samych rzeczy w nadziei, że dadzą inny skutek. No. Czyli reasumując, no, słabe to są ostrza, dosyć tępe, no i raczej wygląda na to, że prezes Kaczyński może spać spokojnie. Choć nie wiemy jeszcze, jaki będzie rezonans medialny, rezonans wizerunkowy tej afery, pomijając już sprawę
jaka jest jej skala, jaka jest jej złożoność. No ale, ale tu jest chyba pies pogrzebany. Nie tyle w samej sprawie, która wydaje się być tutaj błahą i dętą, ile w możliwościach ugrania na tej aferze przez opozycję jakiejś politycznej, jakiegoś politycznego uzysku, prawda? No, mi się wydaje, że ludziom po tym wszystkim to głównie zostanie w głowach miły, kulturalny pan, który nawet o ludziach, z którymi się spierał, mówił z szacunkiem, w kontrze do ludzi, którzy używali takiego języka, którego wstydzę się zacytować. No, to moim zdaniem zostanie ludziom w pamięci. To byłby dla Prawa i Sprawiedliwości modelowy scenariusz. Tutaj, jak powiedziałem, prezes Kaczyński chyba może spać spokojnie, prawdopodobnie, ale jeden człowiek po dzisiejszych publikacjach, po dzisiejszym dniu chyba nie będzie nigdy już spał spokojnie. Myślę tutaj o Stefanie Niesiołowskim. To jest człowiek, który dziś, no którego dziś chyba wizerunek publiczny, cała kariera została pogrzebana. Jak pan widzi tą sprawę? Czy są jakieś szanse, żeby wyszedł z tego cało? Ja bym nie używał tutaj słowa szansa, tylko jeśli już to obawa, ponieważ pan Stefan Niesiołowski mnie osobiście kojarzy się z hejtem, z nienawiścią, z wulgarnością, z agresywnością i z brutalnymi, personalnymi atakami na wszystkich ludzi, którzy się z nim spierali. No to już jest tajemnicą Poliszynela, że pan Niesiołowski potrafił, jak byłby w takiej sytuacji jak ja teraz, gdyby był inny rozmówca i bym się sprzeciwił tezom pana Niesiołowskiego, to prawdopodobnie zostałbym zwyzywany. Pan Niesiołowski w mojej ocenie był hejterem, i to w takim bardzo mocnym tego słowa znaczeniu, zanim to słowo jeszcze wymyślono. Także jeżeli ten człowiek zniknie z życia publicznego, to zdecydowanie za mało. Za tego człowieka powinni przeprosić wszyscy, przez których ten człowiek w życiu publicznym się pojawił. Tutaj moim zdaniem jest wiele wątków. Przecież ten człowiek ma tytuł profesora. W związku z tym moim zdaniem uczelnia, na której on pracował, na której on spiął się w karierze naukowej, również powinna zabrać głos, zwłaszcza w kontekście tego, jakie według doniesień medialnych na nim ciążą zarzuty. To nie są tylko za ewentualne zarzuty korupcyjne, ale również te korzyści były czerpane w bardzo taki dość specyficzny sposób i należałoby się zastanowić, czy on na przykład gdzie indziej również takich korzyści nie czerpał. No. Także tutaj tak, chyba można to podsumować, chyba, panie Krzysztofie, że gorzej już chyba nie można upaść, już bardziej nie można. Zarzuty korupcyjne, korupcja polegająca na korzystaniu z usług i to kilkudziesięciu prostytutek, sprawy obyczajowe, wizerunkowe, sprawy polityczne, zwykłe złodziejstwo, no po prostu chyba już bardziej upaść nie można. Przepraszam, że przerwę. Moim zdaniem nie dość, że można, to jeszcze ja wróżę, że będzie jeszcze większy upadek, bo tam już się pojawiają spekulacje medialne, że nie dość, że to były świadczone usługi seksualne, to jeszcze, że tam były dość specyficzne upodobania. Także sądzę, że media również to wygrzebią i wtedy będzie kolejny rozdział tej afery. No tak, zrobiło się gorąco, ale kolejny temat, o który chcę pana zapytać, też nie jest letni, no bo tutaj mamy bardzo poważną sprawę. Wchodzi do Polski, także do Polski, nowa technologia 5G. Tutaj liderem tej technologii jest duża chińska firma. No i teraz zaczyna się wojna na polskim terenie. Wojna Amerykanów, którzy lobbują za innymi rozwiązaniami, z Chińczykami, którzy jednak, no trzeba powiedzieć, są tutaj liderem, jeżeli chodzi o rozwiązania tego rodzaju. No ale z drugiej strony nie tyle są liderem, co też pewnym zagrożeniem. Tam się okazało, że firma Huawei prowadzi jakieś działania szpiegowskie na rzecz Chin. Różne tu są podejrzenia. Specjalny vlog swój pan temu poświęcił. Jak pan widzi te zagrożenia, co stoi u naszych bram?
U naszych bram stoi wojna technologiczna i wojna gospodarcza, Stany Zjednoczone versus Chiny, w którą Stany Zjednoczone nas bardzo na siłę wciągają, wręcz prawie że szantażem, bo tam zdaje się, że New York Times opublikował informację, że de facto mamy takie trochę ultimatum, albo Ford Trump, albo pozbywacie się Huawei w kontekście robienia u siebie infrastruktury do 5G. Także ja bym się tutaj, jeśli chodzi o ten wątek ekonomiczny, to ja bym się na tym skupił. Czyli że no, szykuje nam się technologiczna wojna, wojna gospodarcza, i my jesteśmy w to wciągani. Nie, moim zdaniem w polskim interesie nie jest dać się wciągnąć w żaden konflikt. My byliśmy bardzo długo w bardzo wielu konfliktach. Polska zasłużyła na spokojny, zrównoważony rozwój i dobrobyt, a nie branie udziału w jakimkolwiek konflikcie. Nie wiem, jaka miałaby być alternatywa dla ewentualnego dostawcy technologii dla 5G. Natomiast nie chce mi się jakoś wierzyć w to, że duże firmy telekomunikacyjne powiązane z innymi krajami kompletnie nie są powiązane z agencjami wywiadowczymi. To się robi grubsza sprawa. Chińczyków i Huawei. Właśnie, panie Krzysztofie, to się robi grubsza sprawa, bo my tutaj nie znamy całej tej góry. Widzimy tylko jej wierzchołek, góry lodowej. Nie wiemy, jak ona wygląda. Góry lodowej, która wiąże się z tym, że Amerykanie stają po naszej stronie. Nie mamy ani przesadnej pewności w tym, że Amerykanie będą nas bronili. Zawsze argumentem jest Ford Trump i nasz udział w NATO i to, że za nami stoją, w sensie bezpieczeństwa Polski. Ale z drugiej strony tutaj pokazuje się, jak mówię, cała ta góra lodowa i pokazuje się, jak wiele musimy zapłacić, chociażby sprawa tego 5G, tych nowych technologii, za to, żeby być z Ameryką. To nie jest za darmo i to nie jest żadna przyjaźń. I tu widzimy, jak wysoka jest cena. Wie pan co, jest takie stare powiedzenie, no chyba jeszcze pochodzi z Biblii, po owocach ich poznacie. Amerykanie deklarują, że za nami stoją, Amerykanie deklarują, że są naszymi przyjaciółmi, a zdaje się, jeszcze tego nie zgłębiałem, ale zdaje się, że już po tym de facto szantażu Fordem Trumpem w kontekście 5G, zdaje się, że pani Mosbacher, ambasadorka Stanów Zjednoczonych na Polskę, też szantażując Fordem Trumpem, zażądała części dokumentów o IPN-ie, więc to jest pytanie, jak wiele jeszcze my takich szantaży czy quasi szantaży będziemy musieli znieść, czy kiedykolwiek ten Ford Trump powstanie, bo ja tutaj mam takie pewne przemyślenia w stosunku do na przykład starszego człowieka, który mówi, zapiszę ci w spadku wszystko, co mam, zapiszę ci w spadku mieszkanie, ale chcę tego. I tych oczekiwań w miarę ich spełniania pojawia się coraz więcej, a na samym końcu może się okazać, że mieszkanie na przykład zostało przepisane na jakąś organizację charytatywną i człowiek tylko spełniał zasianki jakiegoś starszego człowieka, a potem nic z tego nie miał. I teraz pytanie, czy Amerykanie też nas tak będą traktować, czy nie? Bo ja osobiście uważam, że przyjaciel daje, ponieważ czuje potrzebę dać. No ale... a nie dlatego, że czegoś żąda w zamian. Panie Krzysztofie, jeśli czegoś żąda w zamian, to jest to po prostu deal. No to właśnie, no tak, jak go zwał, tak go zwał, ale czy my mamy alternatywę? Czy mamy jakąś alternatywę dla związków ze Stanami Zjednoczonymi? No wiedząc też o takich faktach, jak ostatnio, czy kilka miesięcy temu ujawnił Kornel Morawiecki, który gdzieś swoimi drogami dotarł do takiej informacji, że samoloty, te F-16, nie mają odpowiednich kodów i tak naprawdę nie mogą uczestniczyć awista w operacjach bojowych, bo są ciągle sterowane i uaktywniane ze Stanów Zjednoczonych. Tak też jest z tymi różnymi bateriami Patriot i różnymi nowymi technologiami, że my je mamy tak dekoracyjnie, ale nie możemy dowolnie wykorzystywać niezależnie. I tak jak mówię, że jest ileś takich rzeczy i teraz pytanie, czy po prostu stać nas na większą asertywność, czy moglibyśmy być bardziej asertywni, to po pierwsze, i po drugie, no czy w ogóle jest jakaś alternatywa, no bo co, związek z Rosją, czy jakiś bliższy z Unią Europejską, tam Macron mówi o europejskiej armii, czy to jest jakaś realna alternatywa?
Nie znam tych doniesień taty premiera, czyli pana Kornela Morawieckiego. Natomiast skoro pan tak mówi, to znaczy, że to jest prawda. I to jest bardzo ciekawe, powołuje się ponieważ wcześniej przez wiele lat to stwierdzenie, że my nie mamy kodów do naszych F-16 krążyło w internecie jako spiskowa teoria. I to jest bardzo zaskakujące, jak wiele informacji, które były naznaczone jako spiskowe teorie i w związku z tym kompletnie nie brane pod uwagę w dyskusji, po latach okazują się stuprocentową prawdą. To jest naprawdę przerażające. Natomiast jeśli chodzi o alternatywę, wydaje mi się, że takie rozumowanie, jesteśmy skazani na jeden model, w związku z tym musimy się dawać źle traktować, nie jest dobre. Wie pan, jakby to ładnie powiedzieć, zawsze należy, moim zdaniem, należy żądać odrobiny szacunku dla siebie i pytanie, czy warto dawać się, przepraszam za wyrażenie, ale tu chyba już adekwatne będzie słowo wykorzystywać. Pan Mateusz Morawiecki, który w tej chwili jest premierem Polski, zdaje się, jest historykiem, więc chyba zna historię, więc wydaje mi się, że powinien wiedzieć, jak w historii traktowali nas alianci, jakby wychodziliśmy na sojuszach. I to, że ktoś mówi, że jest naszym przyjacielem, a zachowuje się tak, jakby był naszym seniorem w takim znaczeniu trochę takich stosunków feudalnych, no to chyba nie jest do końca dobre. No tak, ale jak tylko tupniemy nogą, jak mieliśmy taki okres w polskiej polityce, że za pani Beaty Szydło, że troszeczkę tutaj nosa zadzieraliśmy, to od razu pojawiła się pani Mosbacher, to od razu pojawiła się pani Azari z ich reakcją. I co? I musieliśmy podkulić ogon, bo nasza sytuacja na tyle się skomplikowała, międzynarodowa sytuacja, że po prostu no, musieliśmy stanąć równo w szeregu i nie wychylać się, bo mieliśmy poważne kłopoty. Więc tutaj obawiam się, że oczywiście ma pan całkowitą rację z punktu widzenia psychologicznego, historycznego, ale chyba ta sytuacja jest bezalternatywna i powinniśmy, no oczywiście udając godność, no jednak tutaj no zachować się tak jak teraz się zachowujemy. To brudne, to mówię to szczerze? Z bólem, ale no powiedział pan tak to jest. Przed chwilą, że kupiliśmy sobie myśliwce, które mówiąc kolokwialnie, w każdej chwili Amerykanie mogą nas wyłączyć. Uważa pan, że jest zasadne kupowanie więcej takiej broni? Bo moim zdaniem nie. No nie, no, to jest prawda, ale no ale właśnie, możemy tylko negocjować, żeby uzbroili, żeby coś jeszcze, prawda? No ale jesteśmy skazani na takie lokajstwo, prawda? No w takim formacie, w jakim funkcjonuje nasz kraj, w takiej konstrukcji geopolitycznej, nie mamy wyboru. To jest moja teza. No i tylko musimy tutaj jakoś tą godność ratować no, takimi krokami chyba wizerunkowymi bardziej niż realnie politycznej. Wolę sobie z panem się nie zgodzić. Podobno mamy tak wybitną klasę polityczną, ludzi tak wspaniale przygotowanych, tak wspaniale wykształconych, biorących bardzo duże pieniądze podatnika. Uważam, że powinni siedzieć i myśleć, aż coś wymyślą, bo jakby stawianie znaku równości między tym, że my tutaj we dwóch w 15 minut to rzeczywiście nie podamy alternatywy, a tego, że nie może tego zrobić cały rząd mający setki, a może nawet tysiące ludzi od tego, no to chyba jest święte słowa, panie Krzysztofie, święte słowa. Troszeczkę tu się panu wyżalałem, troszeczkę tutaj dzieliłem się moimi wątpliwościami, no ale taki jest świat, który nas otacza i takie były wydarzenia także w naszym komentarzu. Już bardzo panu w tej chwili dziękuję. Musimy kończyć, a ja państwa zapraszam na naszą debatę gospodarczą, proszę państwa. Bardzo gorącą debatę dotyczącą wolnych niedziel, dotyczącą sytuacji gospodarczej Polski. Proszę państwa, dużo emocji będzie się działo. Zostańcie z telewizją w polsce.pl.